Cześć, tu kanał z pierwszej piłki. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłem, że się zajmę trochę tematem Arka Milika i jego transferu, czy tej telenoweli transferowej, która się wywiązała. Myślę sobie, że to jest ciekawy temat, bo to też rzutuje na reprezentację Polski i trochę kontekstu. Co się dzieje przez ostatnie tygodnie z Arkiem Milikiem? Arek Milik kilka miesięcy temu postanowił dogadać się niepisemnie, nieoficjalnie, ale nieoficjalnie z Juventusem Turyn i z trenerem Maurizio Sarrim, który to trener widział Milika w drużynie Juventusu. Teraz bardzo ciekawa rzecz się wydarzyła kilka tygodni później, to znaczy w bardzo słabym stylu Juventus kończył rozgrywki Serie A. Grał nieprzekonywująco, przydarzały mu się porażki, przydarzały mu się potknięcia. On wygrał Mistrzostwo Włoch, ale nie ulega wątpliwości, że wszyscy praktycznie wiedzieli już przed powrotem na boiska po pandemii, że to Mistrzostwo Juventusu się po prostu wydarzy, więc patrzono też na styl, a ten nie był najlepszy. Co gorsza, w 1/8 Juventus przegrał z Olimpikiem Lyon. Też w stylu nie najlepszym, mówiąc szczerze. I do tego dochodzi to, że apetyty włodarzy Juventusu Turyn były zdecydowanie większe. Liczono na to, że Juventus może nawet powalczy o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. To się absolutnie nie wydarzyło. Maurizio Sarri traci pracę, zostaje zastąpiony przez Andrea Pirlo. Zmienia się koncepcja transferowa. Zmienia się widzenie Milika w składzie Juventusu. Pojawiają się nazwiska takie jak Edwin Dzeko, pojawiają się takie nazwiska jak Luis Suarez. Co się dzieje? Juventus zmienia koncepcję. Juventus postanawia, że ściągnie Edwina Dzeko z Romy i okazuje się, że do gry o Milika weszła Roma. To znaczy Roma sobie wymyśliła, że odda Edwina Dzeko do Juventusu, a sama przejmie Arka Milika. I teraz, jak donosi facet, który się nazywa Fabrizio Romano, bardzo ciekawy dziennikarz, publicysta sportowy, dlatego że to on w tym okienku transferowym letnim robi furorę. To jest chłopak, który wrzuca naprawdę najświeższe newsy. Jeżeli ktoś chce sobie napisać jakiś artykuł dotyczący transferów w tym letnim oknie transferowym, to wejdzie na Twittera Fabrizio Romano. No i Fabrizio Romano powiedział wprost, to była wina Milika, że do tego transferu nie doszło. Milik po prostu zażądał, jak się mówi, 5 milionów euro za sezon. Na to Roma się zgodzić nie chciała. No i koniec końców Juventus ściąga Alvaro Morate z Atletico Madryt i do tegoż Atletico Madryt idzie Luis Suarez. Innymi słowy, Edwin Dzeko zostaje w Romie, a Milik zostaje na lodzie. 2 tygodnie przed końcem okienka transferowego. Biorąc pod uwagę, że Neapol jest bardzo precyzyjny w widzeniu przyszłości Milika, prezes De Laurentiis oraz trener Gennaro Gattuso Milika w składzie na najbliższy sezon absolutnie nie widzą. Oni go nie chcą w Neapolu widzieć. Oni potraktowali bardzo osobiście, ale trudno się dziwić. To jest dumny klub. On nie chce widzieć w swoich szeregach zawodników, którzy w tym klubie grać nie chcą, więc przesądzone jest, że on w Neapolu zostać nie może. Tak? I teraz ciekawa rzecz się wydarzyła dosłownie dzisiaj. Przyszła informacja, że to Tottenham Hotspur nagle, o którym się też mówiło w kontekście Milika i tego transferu, nagle się okazuje, że może być tym klubem, który Milika ściągnie. Ja sobie myślę tak, dla Arka nie byłaby to zła decyzja, to nie byłaby zła zmiana. Premier League jest ligą siłową, jest ligą ciekawą. Tottenham Hotspur jest jednym z mocniejszych klubów tej angielskiej ligi, grającym regularnie w Lidze Mistrzów. Nie byłby to zły transfer, tam jest Harry Kane, którego pozycja jest niepodważalna, ale jest trener Mourinho. Myślę, że to byłoby ciekawe doświadczenie. Fakt faktem, że przyszedł też do Tottenhamu przecież na wypożyczenie z Realu Madryt Bale.
więc może być też dosyć duża konkurencja też w tym klubie, gdzieś w tych pozycjach napastników, czy w tych pozycjach ofensywnych. Ale to dobrze dla Arka. Ale co z tego wszystkiego wynika? Ja bym powiedział tak, i moja opinia na ten temat jest następująca. My Arka Milika potrzebujemy w reprezentacji Polski. I teraz Arek Milik musi z Neapolu uciekać. Arek Milik nie ma tam przyszłości. Arek Milik, no myślę, że można tak powiedzieć, on się z tym klubem skłócił. Wydaje mi się również, że my nie możemy sobie pozwolić jako reprezentacja Polski na Arka Milika, który przesiedzi na trybunach i będzie z trybun machał. Tak, mniej więcej jak to robię teraz. Zawodnikom, którzy normalnie na murawie się znajdują i grają w pierwszej jedenastce. Moim zdaniem Milik tej trawy nie powącha nawet, jeżeli w Neapolu zostanie. I teraz wydaje mi się, że Tottenham byłby taką deską ratunkową, dlatego że 2 tygodnie przed końcem okienka transferowego Milik jeszcze nie wie, gdzie będzie grał. Ale życzę mu tego, żeby zdrowie mu dopisało, aby w Tottenhamie się znalazł, zaaklimatyzował się w tym klubie, aby grał regularnie. Bo to jest chłopak, który jeżeli jest w formie, to reprezentacji Polski naprawdę się przyda. To jest chłopak, który piłkę potrafi dograć. To jest chłopak, który piłkę potrafi przedryblować. On potrafi niekonwencjonalnie, prostopadle podać. Ma długą piłkę, ma fajnie ułożoną lewą nogę. Dlatego nie dość, że wykańcza, to jeszcze potrafi grę kreować. A to jest dla nas absolutnie nie do przecenienia, dlatego że my wielu takich piłkarzy nie mamy niestety. My mamy walczaków, ale my nie mamy kreatorów gry. Piotrek Zieliński, jak wiemy, w Neapolu potrafi grać świetne mecze w reprezentacji Polski. No to się nie przekłada niestety na grę w reprezentacji Polski. Tym bardziej Marka potrzebujemy. I myślę sobie, tak kończąc ten materiał, że po pierwsze, życzmy Arkowi trafienia do Premier League i do Tottenhamu, to jest po pierwsze. Po drugie, życzmy Arkowi tego, żeby był zdrowy. Kochani, kończąc materiał, dziękuję bardzo. To był kanał z pierwszej piłki. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Wracamy niedługo z kolejnym materiałem.